Siemano, z tej strony Jaru, witam Was z WCA. Dzisiaj moim rozmówcą jest Janek Bochowicz. Cześć Janek. Cześć, dzień dobry. Nawet nie wiem od czego zacząć, bo mamy sporo tematów do omówienia, a czasu mało. Zacznijmy może od najprzyjemniejszego chyba z tych tematów, przynajmniej dla mnie. Wydaje mi się, że ta ciepła Tajlandia jest takim dobrym tematem do ruszenia na początek, bo patrząc tutaj u nas za okno, to wydaje się bardzo ciekawy temat. I powiedz mi, jaki to był szok wracając tamtąd, tutaj do tej zimy polskiej? Co, nie chciałem wyjść z samolotu, nie? Mówię, wracamy, nie? Bierzemy tego kapitana samolotu i wracamy. Ale nie, tak szczerze mówiąc, to wiesz, ja lubię ciepło, ale też lubię zimę, także jak z każdej jakby pogody. Nie lubię tylko chlapy i takiej, wiesz, przejściowej pogody, jak jest syf po prostu wszędzie, no nie? Ale jak jest mrozik i jest fajny śnieg, to ja się też odnajduję, także ja korzystam i jak jest ciepło, jak jest zimno. Pamiętam, że rozmawialiśmy tutaj w WCA ostatnio przed twoim wylotem do Tajlandii. Mówiłeś, że to będą bardziej wakacje, bo nie celujesz wcale w tą galę w Pradze i raczej planujesz odpocząć. No rzeczywistość napisała inny scenariusz i widziałem zdjęcie, że jednak tarczowania, worek były. Powiedz mi więcej, jak pogodziłeś te wakacje z treningiem? Wiesz, no Tajlandia to jest taki kraj, gdzie klub jest co 2 km na każdym rogu praktycznie. Także jakby znalezienie miejsca do treningu to nie był żaden problem. No co, no po prostu podzieliłem pół na pół, tak, plażę i trening, starałem się trenować raz dziennie, ale głównie robiłem technikę, tarcze i worki, jakieś elementy kondycyjne, nie chciałem sparować, nie chciałem w ogóle się łapać z żadnymi sparring partnerami, kulać, chciałem jakby odpocząć od tego, bo tak naprawdę teraz wejdę od razu na mocne sparingi, na mocne takie przygotowania i czułem, że mi to było potrzebne. Ale też właśnie dlatego też jestem tak bardzo zadowolony z tych wakacji, bo raz, że wypocząłem, poleżałem na plaży, głowa odpoczęła od klubu tego naszego tutaj, to cały czas gdzieś tam się ruszałem i nie zardzewiałem. Turystycznie pozwiedzałeś trochę? Tak. Ja jestem takim typem, że jeden dzień plaży, jeden dzień zwiedzania i tak na zmianę. Tak? Jakie ciekawe miejsca widziałeś? Wiesz co, te okoliczne wyspy wszystkie bardzo fajne, no i na Słoniach byliśmy też fajnie i takie no, w górach świątynie, także no i samo miasto w ogóle to Krabi, chociaż mała taka miejscowość, to fajna, ciekawa. Może zostawmy już Tajlandię, przejdźmy do drugiego tematu ciekawego, plebiscyt na najlepszego sportowca, 18 miejsce zająłeś, jak to było? Chyba tak, skoro tak mówisz. Nie wiem nawet szczerze. Wczoraj usłyszałem na premierze Underdoga, że to było 18 miejsce. No i co, to jest skandal. To jest skandal. Ja też, w ogóle mi się należało co najmniej trzecie. Minimum. Skandal. Nie no, słuchaj, no tak głosowaliście, no co ja za to mogę? Słuchaj, dla mnie sama nobilitacja, samo to, że byłem nominowany, to, że mogłem zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda, porozmawiać z ludźmi, wiesz, polansować się troszeczkę, to fajna przygoda i z jednej strony docenienie, że wiesz, gdzieś tych wysiłków za nominację, a z drugiej strony wiem, że jeszcze jest dużo do zrobienia, żeby ludzie docenili bardziej, już może nie tylko moją osobę, ale MMA. No. Wczoraj właśnie jakaś parówka dziennikarska, nie pamiętam z jakiego medium, właśnie powiedziała na wywiadach po Underdogu, do którego zaraz przejdziemy, że MMA jest zapomnianym sportem, bo nikt nie został nominowany na nagrodę i tam został zaraz zgaszony przez wszystkich, że przecież Janek był nominowany i niech się tam doedukuje trochę. No to sam widzisz, nie? Że nawet jakby ludzie, którzy powinni mieć wiedzę na jakiś temat, tak, jeżeli są reporterami, gdzieś tam się przy tym kręcą, a nie mają, no to jednak jeszcze trzeba pracować. Zanim przejdziemy do UFC, wczoraj miała miejsce premiera Underdoga. No wiem, że tego filmu nie do końca ci się udało zobaczyć. Jak to było? No niestety nie. Musiałem wyjść, zanim się zaczął. Prywatne sprawy po prostu mnie wyrwały, ale na drobie w weekend pójdę sobie po prostu prywatnie. A spotkałeś się już z jakimiś opiniami tu wśród znajomych? Wiesz co, tak, ale podzielone. Ale muszę wyrobić swoją, bo wiesz, ja sam jestem krytykiem, także sam sobie krytykuję po swojemu. To czy wiesz, dla mnie opinie jakby wiesz, ja muszę sam zobaczyć, żeby wystawić swoją. To czy podzielone, ale raczej wiesz, jednemu się podobał bardzo, drugiemu po prostu się podobał, ale mniej. No. Ale nie było tak, że lipa. Nie? Janek, wracając do UFC w Pradze, co się odmieniło, że jednak tam walczysz? Bo nie chciałeś tam się bić. Czy dostałeś po prostu propozycję i musiałeś ją przyjąć, czy stwierdziłeś, że to jest jednak dobry pomysł? No dostałem propozycję, bardzo chcieli, żebym tam walczył, bardzo zależało włodarzom, żebym zawalczył w tej walce wieczoru. Ja, z jednej strony mówię, że mi się nie chce, bo jadę na wakacje,
I wolałbym walczyć sobie w marcu, ale z drugiej strony byłem w bardzo takim dość mocnym treningu przez ten cały okres, bo i Tomek był, Narkon, i Mamet był, później Rafał Kijanciuk szykował do swojej walki, później Daniel w DSF-ie walczył, także ja cały czas, wiesz, byłem w treningu, sparowałem i mówię, z jednej strony szkoda by było tego jakby okresu też zaprzepaścić. Przyjechałem do klubu, porozmawiałem z trenerem. No i podjęliśmy decyzję, że walczymy i tyle, no wiesz, tak naprawdę te 10 dni w Tajlandii naprawdę bardzo dobrze mi zrobiło, że też nawet potrzebowałem takiego i tyle, no po prostu nie, oprócz wakacji też trenowałem, tylko tyle, no taka była różnica, że nie siedziałem i nic nie robiłem, tylko sobie raz dziennie starałem się ruszać. Przeciwnik, Thiago Santos, satysfakcjonujący, no ostatnio fajna walka z Jimmy Manuą, poszli tam na wojnę i tą wojnę wygrał Santos. No tak, już w pierwszej rundzie tak naprawdę ustawił sobie walkę, chociaż w pewnym momencie wydawało się, że może Jimmy coś tam jeszcze ugra, ale nie dał rady i co, no i jest Santos, no mocno bije, trzeba będzie uważać na pewno na te ciosy, nie wdawać się w jakieś tam bójki i wymiany. No myślę, że go rozpracujemy i jak gdzieś tam nie przymrużę oka, to będzie dobrze. A nie jesteś rozczarowany tym, że to nie jest walka o pas? Gdzieś tam po kościach czułem, że to jeszcze nie będzie walka o pas. Będę rozczarowany, jeżeli wygram tą, a tak będzie, tak czuję, jeżeli następna nie będzie o pas. To będę już wtedy rozczarowany bardzo i się obrażą. Obrażą się tak jak na plebiscy. Janku, walka John Jones Gustafsson. W ogóle oglądałeś ten pojedynek? Tak, akurat zrobiłem trening i po treningu w okolicznej knajpie było UFC, także fajnie. Z kokosem w dłoni, wiesz, mogłem sobie obejrzeć. Wiesz, pierwsza walka mi się dużo bardziej podobała, była dużo lepsza. Ani jeden, ani drugi mnie tutaj jakoś nie... Jak tam byłem pod wrażeniem, no tutaj walka okej, ale bez jakiegoś wow, no nie? No ale tak czasami bywa. Wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że jeden i drugi miał dość długą przerwę w startach i dlatego. Gdzieś widziałem twoją wypowiedź, że nie byłeś zachwycony postawą John Jonesa i sądzisz, że to nie jest ten sam zawodnik, który walczył przed tą przerwą. To prawda, czy mi się coś pomyliło? No tak jak ci powiedziałem, że obydwaj wydaje mi się, że dawali lepsze walki. Tak nawet ta pierwsza walka ich była na dużo wyższym poziomie, dużo więcej się działo. Także obydwaj dla mnie byli no, nie tymi zawodnikami, co w pierwszej walce, to przed tą przerwą, na przykład nawet Gustafsson, tak, który w parterze dla mnie no po prostu tak wydaje mi się troszeczkę oddał tą walkę bez jakiegoś takiego, no, nie wiem, bez jakiejś chęci przetrwania. No nie? Gustafsson powiedział, że walkę ustawiło chyba to kolano, tam w pachwinę, okolice jajeczek. Myślisz, że tak było? To tylko on tak naprawdę wie, no to kolano tam weszło, na powtórkach było widać gdzieś. Także tylko tak naprawdę on to wie, nie wiem na ile mu to przeszkadzało, na ile nie. Także też nie chcę jakby tutaj, wiesz, no, osądzać i krytykować, no potoczyło się jak tak potoczyło i tyle, co ja tam mogę więcej powiedzieć, no wydaje mi się, że ja bym zrobił lepszą walkę. Ja jestem tego o tym w ogóle przekonany w zupełności, natomiast John Jones nie próżnuje i ogłosili jego walkę z Anthony Smithem. Powiedz mi, czy twoim odczuciu Anthony zasłużył już na taką walkę? Nie, nie zasłużył, ale nie mi o tym decydować. Ale fajnie, no niech zawalczą. Wydaje mi się, że teraz John Jones jak już tą, powiedzmy, rdzę z siebie zrzucił, to się po nim przejedzie dość szybko. A czy nie boisz się, że na przykład walka Ozdemira z Reyesem, bo jeśli się nie mylę, to właśnie też ogłosili taką walkę, może znowu zepchnąć to twoje starcie. I chyba Korej jeszcze z Latifim, tak? Czy nie? Walczył. Czy walczy? Walczyli. Walczyli. Wiem, że ogłosili dwie walki, które mogą być, nie mogę sobie przypomnieć drugiej, przepraszam, ale mało spałem. Pierwsza to jest Ozdemir Reyes, a druga jest też jeszcze jakaś ogłoszona w półciężkiej i wiem, że to mogą być walki, które no, mogą Cię wykluczyć z tego starcia o pas. No zobaczymy, ja na razie nie wybiegam poza 23 grudnia, nie? To jest ten i później będę się domagał walki o pas. Na razie muszę sprostać Santosowi, nie? Podoba Ci się lokalizacja Praga? No bo raz, że blisko Twojego rodzinnego miasta. Dwa, że no nie ma żadnej dalekiej podróży, nie ma wylotu, nie ma klimatyzacji, nie będzie jetlaga i tego typu spraw, które, no nie oszukujmy się, często wpływają na formę zawodnika i jego dyspozycję w danym dniu. Czy jesteś zadowolony z tej lokalizacji i jak podchodzisz w ogóle do walki w Czechach? A więc Praga, tak? No fajne lokalizacyjnie, blisko. Także myślę, że publiczność będzie po mojej stronie. Ogólnie bardzo piękne miasto. Nie wiem, czy byłeś kiedyś.
Byłem ze dwa razy, polecam. Dokładnie, także ja się cieszę, tak jak mówiłeś, no nie ma krótki lot, nie ma zmiany klimatu, także dla mnie na plus. A lubisz czeską kuchnię? Oczywiście, no słuchaj, no ja mieszkałem większość życia na granicy, także bardzo dobra kuchnia, polecam, no i na pewno też skorzystam. Ja też na pewno, jeśli będę, a raczej się wybieram na twoją walkę do Pragi, to na pewno wiadomo, knedle buczane z jakimś gularzem i dobrym piwkiem po gali, bo to jest po prostu Meksyk. To nie Czechy, tylko Meksyk. Tak jest, potwierdzam. Także po gali wiedzie, to nie jeden browarek. No, także co Janek, już kończąc ten wywiad, życzę powodzenia na gali w Pradze. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się zmierzyć w talizmana, bo strasznie tam za każdym razem uciekasz. Słuchaj, no boję się, co ci mogę powiedzieć, no wymiękam, a tak poważnie to nie, no w końcu musimy termin dograć i wiesz, mogę najsłabszą postacią, jaka jest w grze, cię rozjechać. Znaczy krasnoludem zawarł. No krasnolud jest taki słaby. No wiem. No właśnie, i już kombinujesz, nie? Słuchajcie, do zobaczenia w Pradze, trzymajcie kciuki za Janka, którego oszukali na plebiscycie ostatnio, teraz go oszukali w UFC i cały czas jest oszukiwany. Skandal, no co ja mogę powiedzieć? Skandal.